W tym odcinku testuję i rozbieram topową dwukanałową stację lutowniczą na groty typu JBC dla wymagających użytkowników, czyli iXuna T420D. Przekonamy się, czy warto wydać na nią prawie 2000 zł. Zapraszam na film. Cały zestaw jest pokaźny i przychodzi w sporym, ciężkim pudle. Na samej górze mamy kupon na 6-miesięczny dostęp do platformy ze schematami od JCID, który jest właścicielem marki iXun. Kolorową instrukcję standardowo po chińsku i angielsku. Kolejno trzy mniejsze pudełka, pod którymi znajdują się dwa uchwyty na kable połączone ze stojakami na kolby T115. Jednostkę centralną, która waży kilka ładnych kilogramów. Prawą podstawę pod kolbę z metalowym czyścikiem do grota. Lewą podstawę tutaj z gąbką do czyszczenia. W ostatnim pudełku mamy pozostałe elementy. Największą rączkę T245 z dwiema piankowymi osłonami. Najmniejszą precyzyjną T115 do lutowania ultramałych elementów. Oraz średnią rączkę T210 również z osłonami. Następnie kabel zasilający, przewód połączeniowy do punktu ochrony ESD, śruby do uchwytów na kable oraz komplet aż 9 grotów kartridżowych, po 3 dla każdego rodzaju rączki. Wszystkie groty są produkcji iXuna. Tak prezentuje się cały zestaw i muszę przyznać, że robi wrażenie. Cały taki komplet możecie znaleźć w Chinach za około 1700 zł z wysyłką, natomiast nie wiem, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o podatki. W Polsce niepełny komplet, czyli dwie rączki i chyba 6 grotów, kosztował w granicach 2400-2600 zł, także różnica jest spora. Z tego co widziałem, w tym momencie stacja w Polsce jest niedostępna. Cena nie jest niska, ale według mnie i tak jest atrakcyjna, bo należy mieć na uwadze, że stacja jest dwukanałowa, a więc nie jest bezpośrednią konkurencją stacji JBC tej kompaktowej. Żeby móc w ogóle porównywać ten komplet z jakimś zestawem JBC, trzeba by zamówić jednostkę centralną JBC DDE-2C oraz resztę elementów osobno, bo JBC każe sobie płacić za wszystko. Także sprawdzając w sklepie firmowym JBC, taki komplet z dwiema kolbami, dwoma grotami, podstawkami oraz dwukanałową jednostką kosztuje w granicach 1300 euro netto. Myślę, że więcej komentarza tutaj nie trzeba. Instrukcja obsługi nie jest rozbudowana, są tutaj podstawowe parametry. Nas interesuje maksymalna moc znamionowa na poziomie 200 W, bezpiecznik 3A na wejściu, temperatura pracy od 100 do 450 stopni oraz rezystancja końcówki grota do uziemienia poniżej 2 ohmów i potencjał poniżej 2 mV, czyli nie uszkodzimy żadnych lutowanych elementów jakimś napięciem lub wyładowaniem elektrostatycznym, gdyż stacja jest w pełni zabezpieczona. Jednostka centralna stacji jest bardzo masywna, waży grubo ponad 3 kg, a to dlatego, że w środku mamy klasyczny, toroidalny transformator. No ładne cacko! Obudowa wykonana jest z dwuczęściowego tworzywa. Ta górna część jest taka jakby lakierowana, łatwo się palcuje, natomiast ta szara część jest taka matowa. Z przodu mamy kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala, 3 przyciski do wyboru ustawień temperatury oraz przyciski do nawigacji po menu. Warto zaznaczyć, że ekran LCD chroniony jest szkłem, które jest odporne na odpryski cyny. Z tyłu mamy gniazdo zasilające IEC z budowanym włącznikiem oraz bezpiecznikiem. Tutaj instalujemy przewód od ochrony ESD, natomiast tutaj znajdują się dwa gniazda, do których podłączamy podstawki. U góry natomiast znajduje się gniazdo USB-C, dzięki któremu w łatwy sposób możemy dokonać aktualizacji oprogramowania, także jest tutaj pełne wsparcie od iXuna. Tutaj z tyłu mamy takie podłużne otwory wentylacyjne, przez które możemy zobaczyć jeszcze jakiś metalowy ekran. Na bokach obudowy również mamy wentylację w postaci takich żeberek. Tutaj znajdują się uchwyty, do których możemy sobie zamontować podstawki, tworząc taki zespolony kombajn lutowniczy. Na spodzie mamy jeszcze takie cztery duże gumowe pady, które zwiększają przyczepność do podłoża, chociaż powiem szczerze, że przy takiej masie nie jest to wymagane. Stacja stoi naprawdę stabilnie. Zanim przejdę do dalszej części filmu, pozwólcie, że króciutko przedstawię partnera dzisiejszego odcinka. PCBWay to producent wysokiej jakości obwodów drukowanych dla hobbystów i profesjonalistów. Już od $5 możecie tam zamówić wykonanie 10 sztuk dwustronnych płytek PCB na laminacie FR4 o wymiarach do 100 na 100 mm. Rejestrując się przez mój link w opisie filmu, otrzymacie kupon o wartości $5 na usługi PCBWay. Aktualnie firma świętuje 9. rocznicę powstania i jeszcze przez około 2 tygodnie możecie otrzymać dodatkowe kupony oraz wygrać ciekawe nagrody, wybierając swój szczęśliwy los, tak jak mi się to właśnie udało. Zachęcam do zapoznania się z ofertą PCBWay. A teraz jedziemy dalej. Jeżeli już jesteśmy przy podstawkach, to zwróćcie uwagę, że każda z nich połączona jest z jednostką centralną, takim solidnym silikonowym kablem o długości 1 metra, także nie musimy trzymać blisko siebie całej jednostki, gdy lutujemy, wystarczy, że mamy tą podstawkę, co jest według mnie świetnym rozwiązaniem. Ja preferuję właśnie coś takiego. Cały ten zestaw, gdyby był blisko, przeszkadzałby po prostu w pracy. I to właśnie jest jedna z rzeczy, której nie lubię w tej oryginalnej, kompaktowej stacji JBC. Sama jakość tego kabla jest bardzo dobra, jest on odporny na wysoką temperaturę, te wtyki siedzą naprawdę tutaj bardzo pewnie.
Nie ma możliwości, żeby to się wypięło w jakikolwiek sposób podczas pracy. W podstawkach mamy gniazda, do których podłączamy już odpowiednie rączki lutownicze. Szkoda jedynie, że w tej jednostce włącznik zasilania jest z tyłu, także włączanie jej na odległość, gdzie ona sobie stoi na przykład na półce, będzie bardzo niewygodne. Jeżeli chodzi o podstawki, to wykonane są one z plastiku oraz metalu. Tutaj mam trzecią podstawkę, ona pochodzi ze stacji T3A, którą kiedyś recenzowałem. Te ważą po 420 gramów, natomiast ta od stacji T3A 380. Jedyna różnica, jaką tutaj widzę na zewnątrz, to jest ta dodatkowa wkładka silikonowa, odporna na wysoką temperaturę w przypadku stacji 420D. Jedna z podstawek wyposażona jest w mosiężny czyścik do grotów, który możemy łatwo wymienić. On jest w takiej silikonowej osłonie. Ta osłona zapobiega pryskaniu cyny podczas czyszczenia. Natomiast tutaj mamy zwykłą gąbkę, która nie jest jakimś super rozwiązaniem. Cały ten korpus, jak i spód, jest wykonany z tworzywa. Na spodzie są cztery takie gumowe pady. Tutaj ta podstawka, gdzie odkładamy bezpośrednio lutownicę, jest cała wykonana z metalu. Możemy sobie ją regulować góra-dół. Również ten ściągacz do grotów oraz ten zasobnik jest wykonany całkowicie z metalu. W przypadku chęci wymiany grota, niestety, ale chwytając za ten uchwyt, cała podstawa unosi się do góry, bo jest po prostu za lekka. Musimy albo przytrzymać ręką, jeżeli chcemy wymienić grot, albo po prostu załatwić sobie jakieś dodatkowe obciążenie. Szkoda, że całe te podstawy nie są wykonane z metalu, wtedy nie byłoby takiego problemu. No ale to oczywiście wiązałoby się z dodatkowym kosztem produkcji. Jedną z zalet systemu JBC, który wykorzystuje ta stacja, jest możliwość szybkiej wymiany grotów podczas pracy. Polega to na tym, że zahaczamy grotem na przykład o ten uchwyt, ciągniemy, grot jest zdjęty, teraz nakładamy sobie kolejny grot i dopychamy go, wkładając go w któryś z tych otworów i grot mamy wymieniony, możemy od razu pracować. Cała magia JBC i innych stacji tego typu zawiera się w tych malutkich grotach, a w zasadzie kartridżach. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury w postaci termopary na samym końcu oraz grzałce zespolonej z całym grotem pozwalają one na osiągnięcie najwyższej wydajności lutowania. Żeby zobrazować Wam, jak małe są te groty nawet w przypadku T245, tutaj możecie zobaczyć grot T12. Groty tego typu osiągają moc około 75 W, a tutaj jest to powiedzmy 120-140 W w piku. Także daje to do myślenia. Aixun chwali się wręcz, że sam produkuje swoje groty. Jaka jest prawda, tego nie wiem. Należy je traktować jako chińskie groty, czyli zamienniki po prostu. W tym pełnym komplecie mamy 9 grotów, po 3 dla każdej rączki. Wszystkie typy są powtórzone, także mamy taki stożek szpiczasty, grot nożowy oraz taki zagięty stożek. W przypadku T245 zauważcie, że te końcówki są cienkie i nie pozwalają na osiągnięcie pełnej wydajności lutowania. Jeśli chodzi o T210, również mamy takie same końcówki. Tak samo w przypadku T115. Koszt jednego takiego oryginalnego kartridża JBC to jest około 150-200 zł. Także możecie łatwo policzyć, że kupując 9 takich grotów, przekroczylibyśmy wartość całej tej stacji lutowniczej razem z tymi grotami. Tak prezentują się dołączone do zestawu rączki lutownicze. Tutaj jest moja oryginalna JBC T245, natomiast tutaj są wyroby Aixuna. Wizualnie, jakościowo nie odbiegają od siebie w żadnym aspekcie. Porównując je, różnice są bardzo niewielkie. Tutaj jest taki pierścień metalowy. Możecie też zauważyć, że w tym miejscu ta rączka jest trochę grubsza. No i jest znacznie krótsza od oryginalnej, natomiast odgiętki są bardzo podobne. W każdej chińskiej stacji, która wykorzystuje system JBC, nie spotkałem się jeszcze, żeby producent dołączył fabrycznie te uszczelki, które zapobiegają dostawaniu się oparów topnika oraz różnych innych zanieczyszczeń do środka rączki. Nie wiem, czym jest to spowodowane i dlaczego nie da się tego dołączyć do zestawu. Tak czy inaczej, bez tej uszczelki da się normalnie pracować. Przewód jest oczywiście silikonowy i wygląda wizualnie identycznie jak ten w oryginalnej JBC. Ich długość jest również prawie identyczna, około 135 cm, licząc od końca jednej odgiętki do końca drugiej. W tym przypadku wtyczki oraz piny wyglądają identycznie, natomiast nie mam informacji odnośnie kompatybilności tych lutownic. Tak wygląda wnętrze wtyczek, tutaj jest Aixun, tutaj jest JBC. JBC zastosowało dwie koszulki termokurczliwe, natomiast Aixun jedną koszulkę oraz jakiś klej. Nie wygląda to zbyt ładnie, ale myślę, że powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o rączkę T210, to tutaj kabel ma długość również 135 cm, natomiast w przypadku T115 mamy około 1 metra kabla. Jeżeli się dobrze przejrzycie, to zauważycie, że dla rączki T245 mamy w środku 3 piny, natomiast w przypadku T210 oraz T115 wykorzystywane są 4 piny. Także identyfikacja podłączonej rączki opiera się na tym czwartym pinie, być może jest tam jakiś rezystor. Zgodnie z tradycją już na moim kanale, jeżeli urządzenie pochodzi z Chin i zasilane jest napięciem sieciowym, przed uruchomieniem rozbieram je i sprawdzam, czy wszystko w środku jest w porządku. Także zaczynamy. Spójrzcie, mosiężne gniazdo na śruby. Tam w głębi widać również śruby.
Mamy transformator zamocowany na takiej klamrze stalowej na trzech śrubach i jeszcze odizolowany podkładką gumową. O kurczę, ale ciężki, duży jest. Zalany w środku, zobaczcie. Mają rozmach, synie. Mamy uzwojenia, zobaczcie, dwie pary, 23,5, 8,5 oraz 15 V, prawdopodobnie do zasilania elektroniki na płycie, a te są od zasilania rączek na poszczególnych kanałach. Z tego co wiem, rączka T245 oraz T210 jest zasilana z 23,5 V, natomiast rączka T115 z 8,5 V napięcia przemiennego. Na dole też jest podkładka, zobaczcie, także myślę, że wygląda to fajnie. Konektory oczywiście ruszają się, ten to ładnie lata, zobaczcie. Niemniej każdy jest prawidłowo zaizolowany, także chociaż przynajmniej w tym aspekcie nie będzie tutaj jakichś niespodzianek. Obie rączki są zasilane płaskimi taśmami, tutaj idzie zasilanie normalnie. Ciekawy patent. Gniazdo ESD jest połączone bezpośrednio z tym przewodem do gniazda zasilającego na uziemienie. Obudowa jest modułowa, zobaczcie. Ta część z przyciskami tutaj odchodzi fajnie. Ekran również można wymontować, zobaczcie. Bardzo prosty sposób. Póki co jestem zadowolony, bo nie musiałem niczego rozklejać. Jedną z podstawowych rzeczy, na którą należy zwrócić tutaj uwagę, jest fakt, że nie występują tutaj żadne duże elektrolity, ponieważ grzałki zasilane są napięciem przemiennym. Także odpada serwis dużych kondensatorów. I oczywiście nie ma tutaj zasilacza impulsowego, tylko transformator. Mamy mniejsze zakłócenia, dłuższą żywotność całego urządzenia. Tutaj wpinane są te dwie pary uzwojeń transformatora. Przełączane są przez ten przekaźnik, natomiast samo sterowanie grzałkami odbywa się poprzez dwie pary tych tranzystorów. Tutaj mamy dwa ciekawe układy do pomiaru prądu, są to czujniki Hala, czyli nie są one fizycznie wpięte w obwód grzałki. Tutaj dalej mamy jakieś sterowanie tymi tranzystorami, wszystko jest tutaj powtórzone. Z tego co widzę, tutaj w tym układzie realizowany jest odczyt sygnału z termopary, jak również tutaj. Mikrokontroler obsługujący praktycznie wszystko w tej stacji lutowniczej to GDF32F303, czyli ARM Cortex M4 firmy Giga Device. Jest to ten sam mikrokontroler, który występuje w stacji T3A. Tutaj mamy malutki piszczyk. Natomiast tutaj przychodzi to osobne uzwojenie 15 V, mamy miniaturowy mostek prostowniczy i praktycznie tylko te dwa elektrolity, które pracują na niskiej częstotliwości, także myślę, że będą tutaj działać bardzo długo. Za tym elektrolitem mamy tutaj chyba jakąś jedyną pośrednią przetwornicę oraz stabilizator 5 V, kolejny 5 V i tutaj jest 3,3 V. Jedno z tych napięć jest wykorzystywane do sterowania tymi przekaźnikami, a 3,3 V wiadomo dla procesora, wyświetlacza itd. Z tego co widzę, wygląda, że wszystkie elementy są po tej stronie płytki, także nie będę tego już bardziej rozbierał, bo po prostu chciałbym, żeby to jeszcze działało do dalszych testów. Ale widać, że jakość wykonania jest bardzo dobra, nie ma tutaj żadnych przeróbek poprodukcyjnych, wszystkie taśmy oraz złącza są zabezpieczone klejem, oprócz tego transformatora, natomiast one mają zatrzask tutaj, także na pewno się nie odłączą same. Wszystkie te duże śruby, zarówno odmocowania transformatora, jak i od obudowy, mają tutaj gniazda mosiężne, także myślę, że tutaj jest bez zarzutu, myślę, że nie ma się do czego przyczepić, jedynie co to te wtyki się ruszają, tak, no na pewno tak to nie powinno być. Czyli znowu to samo co w iXunie T3A. Wykonali kawał dobrej roboty, a tak ciężko jest założyć takie wtyki, żeby nie latały? Nie wiem, o co tu chodzi. No zobaczcie. Obudowa jest plastikowa, także uziemienie mamy tylko w tamtym miejscu. Nie jest tutaj nigdzie połączone. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem jednak, że uziemienie jest połączone do całego pola masowego tej płyty oraz tutaj fizycznie do jednego z pinów gniazda podstawki. Transformator jest o mocy 220 V. I na 220 V zobaczcie, także będzie dawał trochę wyższe napięcie na grzałki. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda, szkoda, że obudowa nie jest metalowa. Konstrukcja jest spoko, wykonana jest bezpiecznie, także możemy włączyć zasilanie. I tak to się prezentuje. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, zobaczcie, z każdej strony. Także faktycznie pokrywa się z tym, co iXun napisał. Od góry mamy tutaj logo iXuna, jakieś chińskie napisy, symbol napięcia przemiennego, wersja oprogramowania oraz temperatura wewnątrz obudowy stacji. Ekran jest podzielony na dwa osobne kanały. Jeżeli odłączę jedną lutownicę, to automatycznie przechodzi w tryb jednokanałowy i mamy cały ekran dostępny dla jednej tylko lutownicy. Tutaj przy okazji pojawia się wtedy napięcie zasilania grzałki. Każda rączka jest indywidualnie wykrywana, także nie ma znaczenia, z której strony ją podłączymy, zostanie odpowiednio zidentyfikowana. Tutaj widać, że te napisy Dormancy trochę się nie zmieściły i są tutaj takie piksele jeszcze na dole. Z boku tutaj mamy ikonki odpowiednich rączek, ich symbole
taki malutki graficzny wskaźnik temperatury dla każdego kanału, ustawiona temperatura aktualnie na grocie, a tutaj taką dużą czytelną czcionką aktualna temperatura. Na dole mamy dynamicznie zmieniające się wykresy mocy oraz po trzy komórki pamięci, w których zapisane są ustawienia temperatury. Żeby wybrać, który kanał chcemy ustawić, posługujemy się strzałkami w bok. Pojawia się taka ramka, który kanał jest zaznaczony. No i jeżeli mamy zaznaczony ten kanał, strzałkami w górę możemy sobie zmieniać temperaturę na bieżąco. Oprócz tego mamy oczywiście trzy komórki pamięci, odpowiednio tutaj podświetlające się. Wejdźmy teraz do menu. Menu jest bardzo proste, czytelne. Strzałką w górę wybieramy temperaturę, jednostki. W menu level możemy sobie edytować te komórki pamięci, także nie da się ich szybko zapisać z tego co widzę, tylko po prostu musimy tutaj wejść. No i wtedy możemy sobie zmieniać temperaturę w danej komórce. Klikając strzałkę w lewo pokazuje się taki wykres. Tutaj mamy temperaturę, na dole czas, a tutaj z drugiej strony moc. Jak podniesiemy lutownicę, no to zaczyna tutaj rosnąć moc, temperatura. Po osiągnięciu zadanej temperatury wykres jest płaski. Po odłożeniu kolby zobaczcie, temperatura spada, moc również jest na zero. Menu system, mamy do wyboru języki, chiński, angielski i rosyjski. Możemy sobie wybrać włączenie lub wyłączenie buzera. Przywrócić ustawienia fabryczne, wszystkie, ustawienia temperatury, języka lub ustawienia trybu uśpienia. Tutaj mamy czas pracy od uruchomienia oraz czas samego lutowania. Mamy wersję oprogramowania, tutaj mamy dane producenta, możemy zadzwonić, wysłać maila, adres internetowy oraz datę produkcji. Na dole mamy ustawienia trybu uśpienia, możemy sobie ustawić, czy stacja ma się usypiać, czy nie, temperaturę uśpienia, opóźnienie po odłożeniu rączki na podstawkę. W menu display możemy sobie ustawić wygaszacz, który załączy się po odłożeniu kolby na podstawkę. Natomiast sleep time to jest ustawienie czasu takiego całkowitego uśpienia stacji. Myślę, że jest to bardzo przejrzyście zrobione, natomiast uważam, że niepotrzebnie są te grafiki tutaj, skoro typ kolby jest tutaj już napisany. Przez to nie mieści się ten tekst tutaj i wygląda to niezbyt ładnie w tym wierszu. Zapomniałem chyba wspomnieć, że zamontowałem tutaj już ten pałąk. Tutaj u góry jest taki trzymacz do kabla na sprężynce. Natomiast tutaj możemy odstawić tą najmniejszą rączkę T115 w ten sposób. I ona również przejdzie wtedy w tryb uśpienia, bo tutaj zobaczcie, jest taka metalowa część. To jest wszystko połączone do podstawki i stacja wykrywa wtedy również odłożenie tej rączki. Skoro mam już załączoną moją oryginalną JBC, to porównamy sobie szybkość rozgrzewania się od temperatury uśpienia ustawionej na 100 stopni w obydwu stacjach do temperatury roboczej 350 stopni. Uwaga! No jest bardzo zbliżona, zwłaszcza że groty są różne. Także myślę, że jest porównywalnie. Sprawdźmy teraz, jak fabrycznie skalibrowana jest stacja. Ustawiona jest 350 stopni. No i mamy 375, czyli o 25 za dużo. Spróbujmy to skorygować. Wybieramy temperaturę. Compensate. I teraz minus 25, tak? No i zobaczmy teraz. Myślę, że jest spoko. O, jeszcze troszkę. 349 było maksymalnie. Także całkiem ok. Zobaczmy teraz drugą rączkę. 332, czyli plus 18 stopni musimy dodać. I zobaczmy teraz. Troszkę przestrzeliło, 5 stopni. Ale efekt jest pozytywny, także myślę, że spoko. Temperatura utrzymuje się stabilnie, prawie co do 1 stopnia. Także myślę, że może być. Co jeszcze zauważyłem interesującego, mianowicie stacja wykrywa, czy rączka została odłożona tutaj na miejsce, czy wymieniamy grot. Jeżeli wymieniamy grot i dotykamy tego metalowego chwytaka, tutaj pokazuje się napis extract, czyli stacja wykrywa, że wymieniamy grot i w tym momencie odłącza napięcie od grzałki w celu zminimalizowania ryzyka jakiegoś uszkodzenia. Tak samo zachowuje się oryginalna JBC. Teraz zmierzymy sobie, jaką maksymalną moc pobiera stacja dla dwóch największych kolb oraz dla każdej z osobna. Posłużę się moją znaną już metodą, czyli tutaj do szklanki wlałem wodę destylowaną i zamoczyłem po prostu grot w tej wodzie. Dzięki temu uzyskamy maksymalne obciążenie. Stacja jest podłączona przez taki wattomierz, miernik energii. No i zobaczmy, jak to wygląda w przypadku jednej kolby T245. No i proszę, mamy 174 W. Myślę, że jest bardzo ładnie. Analogicznie ten sam test, tylko dla rączki T210. Sprawdźmy. No i mamy maksymalnie około 75 W.
Ten sam pomiar, tylko teraz zasilamy dwie największe rączki. Zobaczmy. Spójrzcie, 245 W prawie. Ci, którzy oglądali shorta, z pewnością nie są zaskoczeni. I jeszcze na koniec ostatnia, najmniejsza rączka T115. No tutaj moc jest dość mała, zobaczcie. Nawet nie ma 25 W. O, ciekawe. Nigdy z takiej wcześniej nie korzystałem, także nie wiem, jaka moc powinna tutaj być. No ale tak to wygląda. Ważną informacją jest fakt, że stacja posiada możliwość aktualizacji oprogramowania. W tym celu wchodzimy na stronę iXunTech.com i pobieramy sobie to oprogramowanie iXun Software Download. Następnie uruchamiamy to oprogramowanie i podłączamy stację normalnie do USB. Polecam to robić bez włączonego zasilania z sieci dla bezpieczeństwa. Stacja jest bez problemu wykrywana. I tutaj zobaczcie, jest historia aktualizacji. Moja wersja to jest 1.0.5, a już mamy 1.12. I spójrzcie tutaj, iXun nie zawodzi w tej kwestii. W maju były aż 3 aktualizacje i jedna w czerwcu nawet. Nie wiem, czy wcześniej Wam już wspominałem, ale iXun jest to marka firmy JCID. To jest firma produkująca różne narzędzia do serwisu iPhone'ów. No i ma też swoją bazę schematów, także raczej tutaj będzie wszystko na bieżąco. Bardzo wiele chińskich stacji nie posiada takiej możliwości. No i zrobimy sobie od razu upgrade, zobaczymy jak wyjdzie. No i z tego co widzę, stacja się zresetowała. No i proszę, mamy wersję 1.12 i możemy działać. Teraz zrobimy sobie jeszcze taki test, jak szybko każda z poszczególnych rączek rozgrzewa cenę po podniesieniu jej z podstawki z trybu standby, czyli od tych 100 stopni. Przyłożę tak każdą z kolb, żebyście mogli widzieć, w którym momencie ją podnoszę. No i zobaczymy, jak szybko cena się stopi. Nice.
mogę wam powiedzieć na koniec, żeby nie było za słodko? Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tą stacją lutowniczą. W końcu chiński producent przerwał ten impas kiepskiego wykonania czy braku wsparcia po sprzedaży. Mamy tutaj dopracowane, kompletne urządzenie, które wykona każdą robotę w sposób nieodróżnialny od markowych narzędzi, a funkcjonalnie na tym poziomie cenowym nawet je przewyższające. Jedynie czego jeszcze mógłbym sobie tutaj życzyć, to wykonanie tych podstawek w całości z metalu oraz dobór praktyczniejszych grotów, które mają większy potencjał wydajnościowy. Nie pozostaje mi nic innego, jak szczerze polecić tę stację lutowniczą. Pamiętajcie tylko, że system JBC oznacza dość drogie groty, jeżeli chcecie się trzymać oryginałów. Tyle ode mnie, jestem ciekaw waszych opinii, ja się już z wami żegnam, do następnego filmu, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.